Witam wszystkich w GTA 5 Online. Ja nie wierzę, że nadal jeszcze działa, kurwa, ten glitch na kopiowanie pojazdów, gdzie jest nam potrzebna baza, a dokładnie Avengers, mobilne centrum operacyjne, misja od Lestera, napady. Oczywiście baza musi być pełna pojazdów itp. itd. Nie wierzę, że ciągle to działa. Już tyle dni minęło, a ciągle ten glitch działa. No i jeszcze musimy sobie ustawić w aktywności dołączenie do online. Czyli tak zwane, jak nadusimy szybko dwa razy PS-a, szybko dołącz i ble ble ble, dobra. Przystąpmy do działania tego glitchu. W pierwszej kolejności musimy wejść do Avengera, po czym musimy się udać w stronę światła. Udajemy się w stronę kabiny, tak, do kokpitu pilotowego. I teraz wduszasz X, szybko dwa razy PS-a, dołącz do online, później zatwierdzasz to kółkiem, więc startujemy, akcja. Właśnie to zrobiłem, wyrzuci mnie z samolotu i teraz jest nam potrzebna, tak jak powiedziałem wcześniej, misja napady, aktywacja. Przyniesie nas bezpośrednio do naszego apartamentu. W apartamencie będziemy mieć pojazd na stratę. Tak. Dobrze słyszysz. Ale najpierw musimy wydostać się z tego jebanego, kurwa, bunkra. Czyli wychodzimy z tego. Kółko, X, dobra, ble, ble, ble. Zmieniło się ustawienie świetlne, czyli glitch nadal działa. Teraz, jak podejdziesz pod drzwi, wejdź do garażu. Jak zejdziesz już do garażu, tylko nie oślepnij od tej bieli, bo kurwa normalnie po 4 godzinach takiego glitchowania to możesz kurwa epilepsji dostać. Teraz tak, jak widzimy, mamy tam ofiarę. Jak zauważyliście, ja nie sprowadzam sobie pojazdów LEG. Ja sprowadzam pojazdy dla 100% pewności. Kurwa, czemu ja wyciągam ten jebany aparat? Miałem wejść tutaj, tutaj, według ceny. Ja biorę, moi drodzy, ten samochód, albo ten samochód, lub te dwa. Tak na przemian. Bo wszyscy biorą LEG, 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 LEG. W pewnym momencie, kurde, Rockstar to zablokuje, a tych samochodów nikt nie bierze pod uwagę. No dobra, wsiądźmy do tego samochodu, bo mnie ta biel zabija i wyjeżdżamy. Mamy blachy 006, 007, James Bond. Dobra, i wyjeżdżamy. Jak klicz działa, działa, telepnie nas od razu do bazy. Zawiesił nam się samochód, dobra. Cofamy się. Znaczy ja się cofam, powoli. Baza jest pełna, zatwierdzamy to X-em, wieszamy do środka. Teraz czekamy, kiedy pojazd wjedzie do środka bazy, po to, by kontynuować dalszą działalność. Dlaczego Rockstar tego kurwa nie spaczował do chuja wafla? Dobra, jak już zjechaliśmy prawie że na dół, pojawi nam się coś takiego, gdzie chcesz zamienić pojazd. Więc oczywiście klikamy na pojazd LEG dwa razy. Powinny się teraz samochody rzekomo zamienić, ale niestety nasze LEG zostaje. Teraz wsiadamy do naszego LEG. Aż X przeniesie się. Dobra, wyjeżdżamy na zewnątrz. Teraz będziemy musieli wezwać mobilne centrum operacyjne po to, żeby zapisać nasz pojazd. Widać już, że się tablice zmieniły, ale to jest nieistotne. Dobra, zjedziemy troszeczkę na ulicę, by się upewnić, czy aby na pewno nam się tablice zmieniły.
Zoom, zgadza się, 006 teraz jest LG Retro. I teraz, moi drodzy, ja ten samochód sprzedaję za równy milion, dobrze słyszycie, za równą bańkę, nie za 960 czy 940 tysięcy, za równą bańkę sprzedaję LG Retro, więc najlepszym samochodem na kopiowanie jest LG Retro. Teraz wjeżdżamy do naszej bazy, do naszego mobilnego centrum operacyjnego. Jeszcze chciałem dodać, zanim wjadę, że mobilne centrum ma być puste, niepełne. Że klikamy strzałkę kurde w prawo, tak jak ja. Nic nie duszę więcej, kabum. Nie duszę żadnych X-ów, tak jest najlepiej. Widzicie, jestem w środku, wyjeżdżamy z mobilnego centrum operacyjnego. I jedziemy z powrotem do naszej bazy. Za chwileczkę się telepnę, kurwa, do Eclipse, tam gdzie mam swoją tak zwaną siedzibę, by wam pokazać, że samochód się stuningował. Nie żartuję, że się samochód, ten co był złomem, zamienił. Ogólnie ten złom, którym się zamienił, to jest ten tutaj, co nie mierzę. Ale zamienił się w złoto. No i wjeżdżamy teraz do bazy, ble, ble, ble. A ja dzięki teleportacji udam się do Eclipse, bo tam mam swoją siedzibę. Tylko najpierw wjadę. I tak cały czas powtarzamy czynność. Non-stop. 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 Po czterech, kurwa, godzinach oczy cię tak bolą od tej bieli, że zesrasz się, kurwa. Żeby zapełnić cały garaż, zajmuje to nam około 40 minut, więc 5 czy 6 garaży to sobie palić. Około 3, prawie 4 godzin. No dobra. Ja się teraz stąd teleportuję. Na skróty idę, wiecie jak to jest, by pokazać całemu światu, że tutaj, gdzie działa się akcja nielegalnych, kurwa, przedsiębiorstw, gdzie tworzyła się historia zmiany samochodu i blachy, blelele, dobra, tu wychodzimy, że nie ma tam, kurwa, żadnej podróbki, że nie ma tam czegoś takiego, że jest tam, kurwa, ten gówniany samochód. Są tam 10 LG Retro. Przynajmniej teraz mogę wejść i zrobić to ze spokojem, ze względu na to, że ta biel mnie nie zabija. Jak widzimy, moi drodzy, nie ma żadnej podmianki, w bazie jest LG. Tak, z tym pojazdem się zamieniałem. Jak widzimy, są blachy HX. Czy nie jest to cudowny klucz, kurwa, który jeszcze działa? Sprzedałem 3 samochody, zarobiłem 3 bańki. Jestem z tego dumny. Tak. Udało mi się ominąć limit dzienny. Podejrzewam, że mógłbym dalej sprzedawać samochody, ale nie chcę ryzykować, że mi się pojawi coś takiego jak limit dzienny. Na razie zacząłem od 3 samochodów, bo jakby to powiedzieć, miałem limit 36-godzinny i podejrzewam, że nadal byłby. Lecz kurwa, moi drodzy, w końcu dokonałem tego i pozbyłem się limitu dziennego. Było to strasznie skomplikowany glitch, kurwa, tak? Żeby to, kurwa, zrobić, trzeba było zrobić jebanego glitcha. Nieprawdziwe? Bym mógł ciągnąć dalej ten odcinek, ale mi się, kurwa, nie chce. I zobaczymy, jak długo będzie działać ten glitch w systemie, jak długo będę mógł sprzedawać pojazdy, wiecie, aż mi się pojawi tak zwany limit dzienny. Chcę zrobić mały eksperyment, zanim opublikuję funkcję omijania limitu dziennego. Nie rzucam się w paszczę lwa, żeby później nie robić ludziom złudzeń i nadziei. Sami rozumiecie. Przetestuję to przez tydzień. Jeżeli przez tydzień będzie wszystko działać, to po tygodniu,
gwarantuję wam, że wam puszczę jak zrobić, żeby pozbyć się limitu dziennego, a mianowicie kieruję to do ludzi, którzy mają 36-godzinny limit, tak jak ja miałem, i tylko mogli sprzedawać jeden samochód. Więc ja te samochody, moi drodzy, bym sprzedawał przez kurwa 4 miesiące. Lecz teraz mogę sprzedawać kurwa szybciej, więc miesiąc będę sprzedawać, może krócej, trudno mi to określić. I to, moi drodzy, byłoby na tyle z mojej strony. Do usłyszenia niedługo.